Siema, tutaj Koza, kanał Koza Sport. Witam was w kolejnym odcinku Pod Lupą. Na samym początku chcę wam bardzo serdecznie podziękować za odbiór poprzedniego odcinka. Przebiliście 100 łapek w górę, to jest naprawdę dla mnie coś niesamowitego. Jeśli w tym odcinku przebijecie 70, będę naprawdę wdzięczny. Napiszcie też w komentarzach, kogo chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku Pod Lupą, bo dziś testujemy jedną właśnie z waszych propozycji, czyli Lacazette'a. 88 tempa, 83 strzałów, 72 podań, 85 dryblingu, 40 obrony i 75 fizyki. Tak wyglądają jego statystyki. No i umówmy się, naprawdę wygląda to fantastycznie. Francuz z Olympique Lyon, który miał upgrade, miał już dwa informy w tej FIFA, naprawdę można znaleźć jego wiele kart. No i każda jest moim zdaniem bardzo dobra. Grałem i 79, i właśnie 82, i 84. I muszę wam powiedzieć, że naprawdę jest on niesamowity. 4 gwiazdki sztuczek pozwalają nam uciekać przed rywalami. Jego agility i balance są na naprawdę wysokich poziomach, przez co bardzo łatwo się drybluje, bardzo łatwo się mija rywali. No w sumie sam dribbling jest na poziomie 88. To co jest ultra ważne u tego zawodnika, to wykończenie na poziomie aż 88. Jest to naprawdę bardzo skuteczny zawodnik, w czym pomaga mu też jego positioning, również 88. I rzeczywiście Lacazette jest zawsze tam, gdzie powinien być, zawsze jest zawsze wychodzi na takie prostopadłe podania, więc jeśli lubicie szybkich napastników zwrotnych, którym można podać piłkę na dobieg i mieć pewność, że oni będą przy tej piłce, to Lacazette jest dla was dobrym wyborem. Dla mnie nie ma on wad, będę szczery, ale wiem, że niektórym może nie odpowiadać jego siła na poziomie 77, to rzeczywiście może być dla niektórych problem. Jego wzrost to 1,75 m, więc jeśli lubicie takich wielkich napastników, myślę, że lepiej dać Lacazette'a na SPO oraz 58 podkręcenia. Tutaj to zaznaczyłem, ale nie mogę powiedzieć, że to jest wada, bo naprawdę to podkręcenie nie jest genialne, ale nie jest też złe. Moim zdaniem paradoksalnie jest lepsze niż u Garetha Bale'a, u którego jest ono zaznaczone na poziom zielony, więc tutaj to zaznaczyłem, żebyście byli tego świadomi, żebyście pamiętali, że coś takiego jest w jego statystykach, ale naprawdę nie jest to zbyt duży problem moim zdaniem. Jego cena kształtuje się obecnie od 6000 do 15000, oczywiście jest to wymysł EA, i zgarniemy go za 6000 bez problemu i myślę, że jest to niezła cena jak na zawodnika, którego jak widzieliście w 13 spotkaniach strzelił aż 16 goli. Normalnie jego cena przed Price Rangers wynosiła poniżej 2000, więc była to naprawdę bardzo tania bestia, ale teraz i tak tych 6000 jest warty dla mnie. Gdyby on kosztował nawet 20000 na tej karcie 82 overall, byłbym w stanie to wydać, ponieważ jest on wart tych pieniędzy. Tak jak mówiłem, fantastycznie się nim drybluje, jest idealny do podawania właśnie tu, jak widzicie, piłki na dobieg i to wykończenie sprawia, że zazwyczaj w sytuacje sam na sam kończą się golem właśnie Francuza. Jeśli nie lubicie małych napastników i nie chcecie go dawać na napad, polecam wam go sobie dać na SPO, ponieważ jego podania są wystarczające, żeby grał on właśnie na pozycji środkowego pomocnika ofensywnego. Nie są one wybitne, ale myślę, że jego dribbling, jego umiejętności utrzymania się przy piłce będą wam rekompensowały czasami jakieś niedokładne podanie. I nawet jeśli nie chcecie go dawać do składu, bo nie pasuje wam liga, czy też narodowość, czy coś w tym stylu, polecam wam go dać na ławkę rezerwowych. Będzie to taki wasz as po prostu na końcówki spotkań. Jeśli na przykład będziecie przegrywali albo będziecie remisowali, będziecie naprawdę chcieli strzelić tego gola, wpuszczajcie go w 70 minucie i będzie on naprawdę rozwalał obronę rywala. Tak więc bardzo serdecznie polecam wam Lacazette'a, bo jest on warty naprawdę każdego końca, którego powinniśmy na niego wydać. No, a jest to tani zawodnik, i patrząc na to, jak teraz kształtują się ceny przy tych przedziałach cenowych, zdecydowanie lepszy moim zdaniem niż na przykład Daniel Sturridge, i powinniście mieć go w klubie, przynajmniej spróbować, bo naprawdę to co on robi jest niesamowite. I to już będzie koniec tego odcinka, tak więc mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to jeszcze raz proszę łapkę w górę, będę naprawdę mega wdzięczny. Zasubskrybujcie, jeśli jesteście nowi, napiszcie w komentarzach swoje propozycje i teraz możecie też kliknąć w kartę Garetha Bale'a, żeby zobaczyć poprzedni odcinek Pod Lupą, który był właśnie o Walijczyku z Realu Madryt. Tak więc mam nadzieję, że wam się podobało. To był Koza, kanał Koza Sport. Na razie. Piona.